Były prezydent Starachowic, Wojciech B., winny i skazany na 3,5 roku więzienia. Nie było go dziś w sądzie. Ma zapłacić potężną grzywnę, koszty procesu i na 8 lat zrezygnować z pełnienia wszelkich funkcji publicznych. Kara za przyjmowanie łapówek jest surowa, nawet bardzo. Czy będzie przestrogą dla innych? Karolina Kozińska. Za biurkiem prezydenta miasta Wojciech B. spędził prawie 5 lat. Teraz zgodnie z wyrokiem sądu na 3,5 roku ma trafić za kratki. Jest karą, która w pełni przystaje do stopnia winy oskarżonego Wojciecha B. i stopnia społecznej szkodliwości jego czynów. Chodzi o łapówki, jakie Wojciech B. według sądu przyjmował w latach 2008-2011. W sumie prawie 96 tysięcy złotych. Działał, to cytat z orzeczenia, w pełni świadomie, wykorzystując stanowisko do działalności przestępczej. Korzyści majątkowe przyjął, a w dwóch przypadkach żądał właśnie w związku z pełnieniem tej funkcji. Pieniądze pochodziły od ówczesnych prezesów Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach. CBA zatrzymało prezydenta miasta w sierpniu 2011 roku. Przyznał się do winy, ale nie od razu. W zamian chciał dobrowolnego poddania się karze, ale prokuratura nie wyraziła zgody. Przyjął korzyść majątkową. Jednak jak utrzymywał, nie były to łapówki, a dobrowolne datki na finansowanie imprez plenerowych. Miał też nakłaniać do składania fałszywych zeznań, w czym pomagała mu pracownica Urzędu Miasta Justyna Z. Ona też miała uczestniczyć w przekazywaniu łapówek między prezydentem a Marianem S., lokalnym przedsiębiorcą, a prywatnie jej dziadkiem. Dałem na wybory, poprosili. Najeżdżali mnie, a tutaj w tej chwili wyszło, że ja dałem łapówkę. To jest nieprawda. Obrońcy całej trójki zapowiadają apelację. W apelacji poznają Państwo szczegóły odniesienia się do wyroku. Choć walka z korupcją przynosi rezultaty, to na szczeblach lokalnych korupcja wciąż jest plagą. Nawet jeżeli jest dobre prawo i dobre procedury, to ktoś po prostu nie dorasta do funkcji, jaką piastuje. Pozostaje więc nieustannie patrzeć władzę na ręce. Wojciech B. został zawieszony, ale formalnie nadal jest prezydentem Starachowic, bo referendum w sprawie jego odwołania okazało się nieważne ze względu na niską frekwencję. Mandat prezydenta wygaśnie dopiero w chwili wydania przez sąd prawomocnego wyroku skazującego. Karolina Kozińska, Panorama.